W dzisiejszym odcinku z EU4 na najnowszym dodatku Origins nie zagram niczym z Afryki, ale rozegram kampanię Czechami, bo dostały naprawdę przekoksany monument, który powinien nieźle przyspieszyć formowanie Holy Roman Empire i chcę zobaczyć ten monument w działaniu. Tym bardziej, że Czechy są w stanie zdobyć dość szybko dodatkowe bonusy do wzrostu autorytetu cesarza. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Jeżeli chcecie zobaczyć rozgrywkę husyckimi Czechami pod sformowanie Prus i co ten kraj będzie potrafił zrobić, zostawcie 1500 lajków, to przygotuję taki odcinek. Pamiętajcie też, że możecie mnie wspierać, jeżeli lubicie to, co robię. A teraz zapraszam do dalszego oglądania. Czechy też mają od początku zwiększone Imperial Authority Grow o 10%. Jest to naprawdę dość sporo. A w misjach dwa potężne modyfikatory, które no, troszeczkę zabawy będzie, żeby zdobyć, ale jednak jest to jak najbardziej możliwe. Mamy 35% w Crowlandsach, no to będzie zabawa. Estate rozdaje praktycznie standardowo z dwoma wyjątkami. W religijnych biorę przywilej, który zwiększa nam relacje z krajami katolickimi o 25 punktów. U szlachty biorę Strong Duchies, co daje nam zmniejszone Liberty Desire i zwiększy liczbę relacji dyplomatycznych, które możemy posiadać o 2. Zostawiam też tu koniecznie jedno miejsce na nowy przywilej, który wyłącza nam karę za zjadanie naszych subjektów do dyplomatycznej reputacji oraz zmniejsza ich koszty. To Liberty Desire w ogóle nam nie przeszkadza w tym momencie. Sprzedajemy ziemię, z misji biorę tom na dewowanie. Muszę sobie przypomnieć, kogo ja będę w pierwszej kolejności podbijał jako Czechy. Rywali na starcie nie wybieram, poczekamy, niech się nam porozkładają, zobaczymy, na czym będziemy stali. Doradców, no to z czeską kulturą mamy tańszych doradców, nie, ogólnie wszystkich mamy tańszych. Czeska kultura jest na samym końcu, ale i tak mam jakiś tańszych doradców na starcie do... Chciałem go zatrudnić, nie skasować. Debil! Tutaj akurat w dyplomatycznych wezmę z Diplomatic Reputation, bo nam się przyda, oraz jedynkowego z moralami. Tak, dobrze zauważyliście, nie mam odpalonego przywileju na tańszych doradców militarnych. Nie to, że ja się dopiero teraz o tym skapnąłem. Na to było celowe. Pierwszy event związany z husytami i jeżeli chcemy mieć fajnego władcę, no to musimy pójść w tolerancję z heretykami, a nie walkę z nimi. Już mają Jagiellona? Tak szybko? Oby pożył długo ten Jagiello. Niestety Węgry wzięły sojusz z Austrią, dlatego my też pójdziemy w sojusz z nią i będziemy starali się zerwać jak najszybciej relacje pomiędzy tymi dwoma krajami. 1 grudnia minął, dewujemy jeden raz naszą prowincję ze złotem. W sumie to spalę sobie ten punkt, żebym nie zapomniał na przyszłość, jak będę dewował. I odbieramy ziemię. Niestety wciąż występuje bug z tym, że tutaj nie dostajemy 5%, dostajemy 4,998. Przynajmniej na wersji 1.32, na której nagrywam ten odcinek. Nowy król Elektor. Boże, nieważne, mam nowego króla 4,5,6 i w sumie on nam pedobrada nie wyłącza, ale daje możliwości jego niewybrania. Nie ukrywam, ten jest naprawdę przekoksany i lepszy. Kraina mnie go głosuje. Leave Holy Roman Empire. Dobra, no to ja już wiem, z kim będę brał sojusze. Bo mamy jeszcze 3 sloty wolne. Gdybym to wiedział, to bym nie brał sojuszu z Austrią. Pójdziemy w relację z Saksonią. Tym razem z Brandenburgiem odpuszczę, bo ona może stanowić jeden z pierwszych celów naszej wojny. Oraz pójdziemy w relację z Palatynatem, którego nazwę zawsze źle wymawiam. Tak, ale oczywiście sam głosuję na Austrię. Idiota, przecież jestem jednym z elektorów, zapomniałem. Więc nie musimy mieć aż tak dużo sojuszników w tym momencie, którzy by głosowali na nas, bo mamy sami jeden głos. XD i nawet to poprawili. Zobaczcie, starcze, które tutaj są, jeżeli są zaznaczone na niebiesko, pokazują, kto głosuje za ustawą, a kto przeciw, kto jest zdrajcą narodu. Wreszcie nie muszę klikać po tym, bo po prostu od razu widzę, kto głosuje za, a kto przeciw. Bardzo fajne rozwiązanie. Chyba trzeba przyznać, że w Paradox Tinto wreszcie zaczęły pracować osoby, które może jednak grają w tą grę. Jako, że chcemy grać pod cesarza, no to trzeba nawracać te prowincje.
Nawet sobie pozwolę odpalić edykt na misjonarza, żeby robić szybciej to i pozbyć się husytów wcześniej. Mamy też już możliwość wykonania imperialnych ambicji, ale z tym jeszcze poczekamy. Bo przynajmniej dwóch elektorów ma na nas głosować, a głosuje sześciu. Bez większego problemu. W takim razie jednego dyplomatę wysyłamy do poprawienia relacji z naszymi subjectami, a drugiego dyplomatę wysyłamy do poprawiania relacji z księstwami w Holy Roman Empire. Zacznijmy od naszych sojuszników. Nie ukrywam, że fajnie byłoby, żeby na przykład ta misja dawała większe szanse na śmierć cesarza. To tak w ramach jakby kiedyś ktoś oglądał z Teamu Paradox coś po polskiemu. No niedoczekanie moje. A i wiecie co mnie bardzo, ale to bardzo denerwuje w tej grze w Holy Roman Empire? Coś czego nie było na starych patchach. I co się nie zdarzało praktycznie, cesarz nigdy nie bierze sojuszy z elektorami, jesteśmy jego jedynym sojusznikiem. Bardzo szybko będziemy nabijali te fejwory. Na rywala bierzemy w takim razie Polskę, Węgry, ale to może przed wojną, oraz Brandenburgię. Bo Polska i tak weszła w relację z Brandenburgią, więc będziemy musieli siłą rzeczy ją pocisnąć. Trzymajcie kciuki, żeby był dobrym generałem. No nie najgorszy się trafił. Nawet teraz się zastanawiam, czy ja chcę zrywać sojusz Węgier z Austrią, bo no, szybko byśmy ich zaorali, tak realnie. Jak zwykle z opóźnieniem i zgapieniem zwiększą stabilność. Węgry i Austria orają Brandenburgię w wojnie o sukcesję nad Anhaltem? Ej, mieli poprawić to AI. Barbarę z Chili jak najbardziej chcemy, żeby nam skuteczniej pracowała w naszym kraju. I mamy kontynuację naszej poprzedniej decyzji. Możemy teraz jako Czechy przyjąć wiarę w Husa. Władcą zostaje Jiri Pedobrat 543. Lub władcą zostaje Jiri Pedobrat, ale nie zmienia nam się wiara naszego kraju. Lub możemy powiedzieć, nie będziemy zmieniali wiary, nie chcemy husyckiego króla. No i my w to pójdziemy, bo mamy obecnie naprawdę mocnego władcę. Tylko wojska w górę, bo sporo nam się rzeczy tutaj zrespawni. Gińcie husyccy władcy! Kopalnia złota rozwinięta do 10 poziomu. No, następca też może być. No nie wiem, wspierający chciał być. Niech będzie. Roszczenia terytorialne przygotowane. Tak, słusznie olewam tą misję na zintegrowanie wasali. Po prostu najpierw podbijemy Słowację. WTF! Polska samodzielnie zaatakowała Zakon Krzyżacki. Przecież oni by to mieli. No to też jest jakaś zmiana. Nie pamiętam, żeby ostatnio bot to robił. No to działaniami dyplomatycznymi zredukujmy opinię Austrii na temat Węgier. Chociaż to i tak chyba będzie za mało. Zobaczymy. No niestety, Austria wciąż ich wesprze. Dorekrutujmy wojsko. Jako Czechy mamy sporą profesjonalizację, więc szkoda ją marnować do rekrutowania najemników, przynajmniej na razie. Wpadnijcie też na NB z kodem Lukas3% zniżki, jak widzicie sporo przecen. Polecam, linki w opisie. No skoro Austriacy niestety wciąż są w sojuszu z Węgrami i nie chcą ich nie wspierać podczas wojny, nie mamy wyboru, czas najechać Węgry, wezwać naszych sojuszników, a Austria po prostu za to zapłaci. Starcie zaczynamy od wyczyszczenia armii austriackich, jak i węgierskich, które są w okolicy. Zresztą w ogóle zauważyłem, że boty grają totalnie inaczej na tym patchu i raczej już nie jest to Siege Simulator, czyli symulator oblegania prowincji. Raczej trzeba toczyć te bitewki i niszczyć przeciwnika, kiedy mamy tylko okazję. Co też w zasadzie robię tutaj cały czas. Chociaż też mam wrażenie, że bot gubi się w któryś tam momentach, dzieli za bardzo wojska, chce tutaj przekombinować. A ja mam okazję chodzić moim jednym właściwie zrobionym stackiem, no i po prostu robić stack wipe za stack wipe'em, co jest dość w sumie fajne. Cesarz zginął i przejęliśmy władzę w cesarstwie w 52, niesamowicie szybko. Działa też już monument, dodatkowe Imperial Authority już otrzymujemy. Oraz mamy jeszcze 600 manpowera na miesiąc.
No i mając w głowie to, że już mam naprawdę zwiększone zapasy manpowera, bo i z profesjonalizmu dostaję teraz 14 tysięcy, a nie 2,5 tysiąca, no to lecę i toczę bitewki. W pierwszym momencie myślałem, że będę whitepisował wojnę z Austrią, jednak troszeczkę więcej od niej chcę, więc lećmy czyścić dalej prowincję, niszczyć jej wojska. Chociaż też jest to dość upierdliwe, że non-stop zajmują mi kopalnie ze złotem, którą już chyba odbijam po raz 20 w trakcie tej wojny. O, wojska austriackie znowu chcą dostać stack wipe'a, dorwaliśmy je w górach. Austrię wyjmuje z wojny za pieniądze, wojenne reparacje oraz upokorzenie, czyli humiliata. Prowincję ze złotem zdobędziemy innym razem. Potem w zasadzie to samo robię z Węgrami, biegam, czyszczę ich armię, które przychodzą okupować prowincje moich wasali. Nie wiem czemu w ogóle ani razu na Pragę nic mi nie ruszyło, znowu Halep mi padł. Jako, że jesteśmy już cesarzem i wiemy, że w 60 roku będzie event na wyjście Włoch z Chre, zaczynam poprawiać relacje z tymi krajami. Użyjemy też wysłanie legata papieskiego, będzie przydatne. I wygraliśmy wojnę z Węgrami, Słowacja trafia pod okupację czeską, bierzemy pieniądze, wojną reparację. Sojusz sultana oraz cesarza Holy Roman Empire. I teraz chcemy już odpalić tą misję, żeby szybciej spadała nam agresywna ekspansja. Mamy też Charlemagne Legacy, wyjebiście. I co ja potrzebuję teraz spowodować, żeby odzyskać wszystkie prowincje dla Holy Roman Empire, ale przeprowadzamy pierwszą reformę w 57, tuż przed, no wiecie czym, wyjściem Włoch z Chre. Mamy teraz też możliwość zdobycia na wasala Brandenburgii, co też chyba zrobię, chociaż tutaj możemy się spodziewać dość sporej, agresywnej ekspansji. Zobaczymy. No, nie ukrywam, fajna okazja, gdybyśmy nie mieli bardzo długiego trusu z Austrią. Przy okazji wypuszczam również jakieś pomniejsze państwa. I tutaj pokażę wam, jakiego mam fuksa w tym, że wezwałem w sumie Saksonię. Gdybym zrobił Bohemian Vassal, no mamy koalicję praktycznie całego Holy Roman Empire i to byłby koniec. Ale tak, zwróćmy prowincję Szczecinowi. Tutaj zauważcie, że trzy prowincje bierze Turyngia, która jest subjektem Saksonii, w tym też Berlin. I to nam daje znacznie mniejszą agresywną ekspansję. Przełączam jeszcze naszych handlarzy na poprawianie relacji w trade nodach. I jeszcze zauważyłem, że mamy 10% tutaj Sanction Dynasty. No i to spowoduje, że koalicja będzie znacznie, znacznie mniejsza, o ile w ogóle jakakolwiek powstanie. Dla bezpieczeństwa zawieram ten traktat w grudniu. Jako ideę tutaj bez większego tłumaczenia, bo to już tyle razy robiłem, bierzemy ogólnie dyplomatyczne i humanistyczne, żeby jak najszybciej mieć jak najwięcej dyplomatów, zwiększyć naszą ilość relacji, dyplomatycznej reputacji oraz szybciej obniżać agresywną ekspansję. Mam dużo nadmiarowego Imperial Authority, więc poprawiam jeszcze z jego użyciem relacje z krajami, które są w Holy Roman Empire, a mogłyby wejść w koalicję przeciwko nam. Przecież co ja się oszukuję, mam przecież na sojuszniku Osmana, nikt nie wejdzie. I teraz kolejna sprawa, zrywamy nasz sojusz z Saksonią, bo wykorzystamy to, że teraz Brandenburgia ma możliwość odbicia tych prowincji po znacznie zmniejszonej agresywnej ekspansji. Tak, zapomniałem o dość nowej mechanice, jaką jest odzyskiwanie naszych lub naszego wasala prowincji za punkty favoru. I mamy Shadow Kingdom. Mamy możliwość wyrzucenia państw włoskich z Holy Roman Empire, ale nie chcę do tego dopuścić, chcemy je zatrzymać, więc wybieramy drugą decyzję. No i wydajemy Imperial Authority szybko, żeby polepszać z nimi relacje. No, powiedziałbym, że fajna byłaby misja, gdyby na przykład powodowała, że nam spada agresywna ekspansja, a tak to niech się walą. No i super, w teorii powinienem stracić 9 punktów, nie straciliśmy nic, bo wszystko wydałem. Nadal mamy spore wsparcie, kraje zostały w Holy Roman Empire, to zobaczyłem, że jeszcze Bologna nie należy, więc poprawiam z nią relacje, a nóż dołączy zaraz sama, a nam zostało poprawić jeszcze relacje z krajami, które są na tej liście, czyli Ferrara, Genua, Milan, Savoy, Lucca i Saluzzo. No, nie wiedziałem, że jak robię tą misję, to elektor będący pod subjectem, to jest dla mnie nowość, nie wiedziałem, że jest taki minus. Gdybym wiedział, to bym nie robił tego, daje nam minus 10 każdego miesiąca. To jest bardzo złe. Czas się wyspowiadać z grzeszków. No i klikamy Reign in Italy, co nam daje 25 punktów Imperial Authority, więc w międzyczasie
spróbujmy odzyskać wszystkie prowincje. No i czas na dołączenie papieża do Holy Roman Empire. Jak najbardziej tak. Zjadamy naszych wasali i tutaj pamiętajcie, że mieliśmy odpalić jedną specjalną politykę. W zasadzie to przywilej. Skończył mi się pokój z Saksonią, więc możemy ich zaatakować. W zasadzie to ich subjecta. Wezwijmy sobie kraje do pomocy. No i odbijamy wszystkie prowincje, dodatkowo wypuszczamy Turyngię spod Saksonii, bo Saksonia będzie naszą kolejną misją do zrobienia. What the fuck? Czemu mi Berlina nie zwróciło? Dobra, ale jest sposób, który tutaj wykonamy na zwrócenie tego kora. Spróbujemy podziałać dyplomatycznie. No dobra, przeprowadzamy reformę, a tu podziałamy dyplomatycznie, bo istnieje opcja, że nam zwróci tą prowincję, Turyngia. W sumie to jest ten głupi, a wszystkie te prowincje przecież mogłem sobie zwrócić od Saksonii. Dyplomaci do dzieła! Mam jakoś bardzo dużo dyplomatów. Może zacznijmy ich też wykorzystywać do poprawienia relacji w okolicy. Jeszcze bardziej zwiększmy poprawienie relacji. 27 favorów muszę mieć. No dobra. I jest akcją dyplomatyczną. Zwracamy sobie Berlin. Znaczy w sumie nie sobie, ale mamy to. Co powoduje, że odpala się event przeznaczenie Brandenburgii, którą prowadzimy na unię personalną. Co jest super, a drugi nie wiem co robi, to może zapiszmy i sprawdźmy. Miał nie dawać minusów, przynajmniej tak zrozumiałem ten opis, więc nie, jednak zamieniamy go na Unię. Więc bierzemy jako partnera w Unii Personalnej i to na bank nam wyłącza karę. Zgadza się, nie potrzebujemy już tego sojuszu. My natomiast atakujemy Wenecję w celu wyzwolenia imperialnych prowincji. Możemy też już mieć Cassius Belli na Polskę oraz na Węgry, ale najpierw zrobimy misję z Saksonią. Nie no, takie misje to ja kocham. Zdecydowanie agresywna ekspansja. Teraz wojna z Danią o odzyskanie prowincji. Aż nie wiem co wybrać bardziej, manpower czy morale. Morale sobie weźmy, żeby nasze armie jeszcze bardziej niszczyły manpower i tak mamy praktycznie pod kapa. Łatwiutko. No to czas ustanowić Węgry naszą unią. W międzyczasie szykuje się też wojny na Polskę, tylko że tutaj wypuszczę Gdańsk jako wolny kraj w pierwszej wojnie, a dopiero w drugiej ustanowię Unię. O, Osman pomoże. Jeszcze zaatakuję drugą wojnę, tutaj nawet wezmę Palantynat sobie wezwę, żeby zaatakować Prowansję i odzyskać prowincję od niej. Tym razem Francja nie dołączy, więc będzie super. Unia nad Węgrami zabezpieczona i zdobyta. O, na dwie unie. Trzecia przeprowadzona. I atakujemy teraz Polskę. Niech Basra będzie claimem albo Isasi czy cokolwiek. 79 dostaje resztki Burgundii. Że co? Ale wiecie co? Wybiorę tą misję. Mimo wszystko. Dostaje Imperial Authority. Burgundii nie potrzebuje. A Francji i tak zaatakuje. No okej, okay, nie wygląda to teraz już chyba źle. Została jedna prowincja poza imperium, która należy do Anglii. Trzeba z nią stoczyć wojnę. Wolny Gdańsk, wolna Galicja, Wołynia, Litwa, nie, Polska, nie, więc zdobędziemy te dwa kraje zaraz na unie personalne. Ale wcześniej, tak jak mówiłem, wojna o odzyskanie ostatniej prowincji. Odpalę sobie też złotą erę, żeby łatwiej było wojny toczyć. I w sumie, jak już też mamy punkty, to może bonus do bitwy. Coś dołączyło do Holy Roman Empire. Hercegowina i Regusa? Jak? W sumie udało mi się mieć też prowincję obok Francji, więc będziemy robili na nią claima, żeby co jakiś czas ją zaatakować. Nie no, dobra, mamy to, ale nie teraz jeszcze tą misję. Najpierw jeszcze to przeprowadźmy, tylko muszę księstwa do mnie przekonać. Dostaliśmy karę do dyplomatycznych reputacji, to pewnie dlatego wynikało, zgadza się. I teraz tak, możemy tą misję kliknąć. Co nam daje 50 punktów przyrostu. Masakrycznie dużo. Na tak wczesnym etapie. Normalnie byśmy tyle mieli, dopiero klikając tą reformę. Zdobywamy Saksonię na naszego wasala. Odbiłem dla nich te prowincje. I teraz lecimy z kolejną misję Fate of Saxony. I tutaj tak, możemy ich znowu zrobić unią, albo dowiedzieć się, że nadal nic to nie zmienia. Więc bierzmy ich, twórzmy jako naszą unię. Perpetual Diet is enacted. Co to kurwa jest? Aha, ta misja. No to zaraz nam wpadnie. A my lecimy dodawać teraz państwa ościenne do Holy Roman Empire. Tutaj przed chwilą mi się wyświetliło, że mamy ochotnika na wezwę. Serio. No to atakujemy samodzielnie. No może z tymi krajami. Bo kiedy nawet wygrywamy na minus 2 w górach na tyle długo, żeby doszły nam wojska wsparcia do pomocy. Chyba dyplomatyczne idee nie działają.
Zobaczcie, 81% tutaj mi pokazuje, dało mi Cassius Belli, a tutaj mam 102%. Z Austrii wypuściłem mnóstwo wasali plus wziąłem jedną prowincję, tak, tą ze złotem. No to rzeczywiście, wygląda na to, że idee dyplomatyczne na razie nie działają. Weźmy w takim razie może jakąś jedną prowincję. A, bo to do Osmana leci. Coś dla nas, jakbym mógł, to może, czekajcie, nie, dajmy Osmanowi tą jedną prowincję, która zabierze 15% i dobrze, wyrąbane. Teraz już raczej powinni dodać. No a taka Prowansja, ile ma? 57. Ciekawe, czy będę mógł dołączyć do Imperium. Chociaż nie chce mi się kolejnej ciężkiej wojny toczyć. To może Bośnia, Serbia, znowu Wenecja, no nie mogę. O, to tak zaatakujmy. 5 punktów za Serbię dostałem. No nic, poczekamy, niech mi się nabije. 0,59 dostajemy, ale to jest gigantyczna liczba. Nie, Gdański mi pokojowo dołączył. Co za 40 punktów zmarnowanych, Gdańsk. 40 punktów. Nie spodziewałem się tego. No ale możemy teraz dalej pociągnąć nasze misje. Imperial Authority znowu nam rośnie. 65 w 490. Przecież my tyle mieliśmy 30 lat później poprzednio. Ja tylko teraz będę wysyłał, żeby poprawić relacje. Nie wiem, wojny chyba nie będę toczył. Na razie odpocznę sobie, zbiorę pieniądze. Może monument jeszcze ulepszę. A kiedy ja im niby dałem gwarancję niepodległości? Czekajcie, to teraz automatycznie jakiś kraj się wypuszcza, co się daje gwarancję niepodległości? Jednak poleciałem na wojnę z Prowansją. Da nam to 13 dodatkowych punktów. Znowu coś dołączyło do chry. Albo może to tak szybko rośnie teraz? Nie, to tak szybko rośnie po prostu. W międzyczasie Albania doszła. What? Jakiś inny incydent? Okej, czekajcie, co to za incydent? Oh my god, jakie to mocne! Mogę przyjąć Burgundię do Holy Roman Empire, ale w tym momencie stracę 21 punktów. Mogę też odrzucić, co też robię. I dostanę 21 punktów. W międzyczasie jeszcze oczywiście teraz dodałem Prowansję. 3 punkty nam wpadną w przeciągu 4-6 miesięcy, więc przeprowadzimy jeszcze jedną reformę i dostaniemy punkty już na kolejną. A Burgundię siłowo dodam po zejściu Trusa. Po prostu. I cyk, kolejna reforma. Odrzuciliśmy Burgundię, mamy od razu 32 punkty. 33. Jak to szybko leci? Fuck, jeszcze nie nawróciłem Pragi, naprawdę? O, kto tu z kim ma wojnę? Litw? Stracili Unię? A ja zebrałem 5000 golda, żeby zbudować ten monument. Ech. Kolejna reforma. 0,86. Prawie jeden miesięcznie. Nie mamy jakiegoś bonusu do nawracania, nie? Naprawdę nie wiem, czemu w każdej wojnie wszystko mi leci na Niemcy. Serio. W każdej wojnie. To jest zawsze pod okupacją, totalną. Bum, niszczymy armie moskiewskie. No, chyba, że dojdą posiłki. Na 2 minusach to pewnie przegram bitwę. Trudno. Ale na White Peace będzie, a w sumie mnie najbardziej interesuje jednak dołączenie Galicji i Wołyni z powrotem do Imperium. Halo, daj mi przejść! Albo mi się zdaje, albo teraz szturmowanie fortów jest naprawdę pogu. Ja powinienem stracić praktycznie cały manpower. A tu z 4000 tylko poszło się walić. Tylko 4,5 punkta. Kiedy ja przekroczyłem 61? Niesamowicie dużo tego dostaję. No dobra, kolejna reforma. 1,11! Oh my god! 3 lata i mamy wasali. 4 lata mamy prawie 100% Imperial Authority. A ja po prostu czekam. Miałem sojusz z Epirusem. Nie zawiązywałem go. Albo nie pamiętam już, co robię podczas grania. Ja tam sobie teraz poczekam, niech mi się to nabija. Całkiem szybko leci, mimo wszystko. A najlepsze jest to, że na tym podejściu jeszcze mamy 87%. W ogóle szans nie ma na to, żeby odpalił się protestantyzm, zanim to kliknę. A co by się stało, jakbym je utworzył totalnie, chrę? Czy protest... Nie, no w sumie to może się przecież odpalić w państwach ościennych. Możemy też już odpalić misję Peace in Europe i ten Ziobro, mistrz dyplomacji. Nie, to mnie po prostu rozwala. Ziobro właśnie przejął władzę w Unii Europejskiej. Kto by się tego spodziewał? W sumie jakbym jeszcze tego nie zwalił na samym początku. Pamiętacie ten pierwszy event, który miałem? Tam był Missionary Strength plus 2 versus heretykom. Nawrócilibyśmy wtedy Pragę, tylko nie mielibyśmy chyba P do Brada, jeżeli się nie mylę. Ale nam akurat to nie było potrzebne. Kurka, jestem zły na siebie. Mielibyśmy o 0,05 więcej punktów. I dzięki tym niebieskim tarczom widzę, że chyba wszystko nam dołączy do Holy Roman Empire. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc znowu żądamy przysięgi lojalności. Troszeczkę. 506, no nie aż tak dużo wcześniej jak myślałem. Myślałem, że się był dobrze 1500. Ale najważniejsze,
nie było żadnych szans na reformację i pewnie popełniłem tutaj mnóstwo błędów typu nie wypuściłem krajów. Zresztą zobaczcie, jak ile ja tu mniej krajów dodałem na tym podejściu. Jakie to jest chillowe w ogóle. No i w sumie ta Brandenburgia, którą przez 10 lat musiałem doprowadzać do unii personalnej, przez to straciłem te... What the fuck? Ile to jest punktów? I błąd z początku samego, gdzie nie nawróciłem Pragi. Mogłem zbudować ten monument i mieć jeszcze 500 więcej punktów. Kurde, zrobię aż może za jakiś czas, tylko zrobię sobie przerwę od Holy Roman Empire, bo Holy Roman Empire zostanie o częściej niż Polska na kanale, więc to źle wróży. Polecę po 1,5 punkta. Nie no, zbijam się. Ale takie Holy Roman Empire przed 1490 myślę, że jest jak najbardziej do stworzenia obecnie, gdyby błędów nie tworzyć. Dajcie znać, czy sami takie podejścia robicie i jak najwcześniej wam się udało stworzyć takie Holy Roman Empire. I koniecznie też dajcie łapki, jeżeli chcecie zobaczyć Czechy pod Prusy. Husyckie Czechy pod Prusy. Uściślając. A jeżeli chcecie zobaczyć tego Swurma w działaniu, no to zapraszam do odcinka z Polski z zeszłego tygodnia.